miasta Gwiazdy Morza, Matki Boskiej. Zaczęto tu budować wielką katedrę mariacką w 1245 roku. W herbie mamy Matkę Bożą, gwiazdy jej. Oto Gwiazda Morza. Miasto niezwykłe. Piękna pogoda dzisiaj, 8 września 2023. Dzięki Ci, Mamo Boże, za wszystkie Twoje łaski. Połączone też w oliwie z Matką Bożą Oliwską. Kościół mariacki stanął w miejscu klasztoru świętego Angskara, gdzie zmarł na wygnaniu święty papież Benedykt V. Wiedział o tym B16, którego wyświęcił na diakona biskup Neuhäusler z więzień obozu koncentracyjnego Dachau. Wyświęcił go 29 października 1950 roku we Frezin, gdzie biskupem był kardynał Jan Teodor, wnuk Jana III Sobieskiego, który był w Hamburgu razem z bratem. Jak również rządzili w Hamburgu wnukowie Sobieskiego. Klemens August jako arcybiskup 5 kościołów. Jego brat, cesarz Karol VII, 50. cesarz, którego wielkie uroczystości dziewczynne za jego koronację odbyły się w 5 kościołach. Kiedy umierał 20 stycznia 1745 roku w Monachium, pochowany w Teatynach, kiedyś się ufundowany w dziękczynieniu za życie jego ojca. Tu w 5 kościołach były telemana dziękczynienie za jego życie. Teleman, kompozytor. Matka Boża przyje, Gwiazda Morza wie. Jezu, ufam Tobie. Jest miasto również Hermana Koena, Augustyna Marii Najświętszego Sakramentu. Miasto, gdzie zmarł święty papież Benedykt V. I gdzie urodził się Herman Koen w rocznicy praw miejskich Wadowic. Odnowiciel Karmelu we Francji, w Anglii i w Polsce. Byli tu również kardynałowie. Kardynał francuski, ostatni opat z klasztoru świętego Saint-Michel, który był cały dwór francuski tutaj. Bo należało miasto też do Francji, było przejście Francuzów, jak również byli Kozacy tutaj też. No i 33 razy Kaufmann produkował Adolfa. Adolf, który zaczął swoją karierę w Monachium w 1933 roku, 25 maja, maliąc przepiękne obrazy Matki Bożej. Bo to wszystko właściwie opiera się na prawie Wyszyńskich. Andrzej Wyszyński, który tworzył prawo i tworzy prawo polskie. Minister Stalina, który brał udział w akcji Exodus 47, statki załadowano Żydów we Francji 11 lipca w 1947 roku, wysłano je do Hajfy, tam je rozstrzelano i na 8 września przywieziono statkami 4,5 tysiąca Żydów do Hamburga i przekazano je do obozów koncentracyjnych. 8 września w zeszłym roku, rocznica objawień tyczwalskich, był Exodus kaplicy na Wronieckiej. To byli ci sami uczestnicy, którzy uczestniczyli w tych wszystkich akcjach. Bo wszystko zaczyna się od Hamburga, właściwie od Rzymu, gdzie urodził się papież Benedykt V. A potem w tym samym miejscu i tego samego dnia, 2 marca, urodził się Pius XII. Zmarł tutaj na wygnaniu 4 lipca w 1965 roku. No i bywał często tutaj ostatni papież, Eugenio Pacelli. Miasto niezwykłe, ale to miasto Matki Bożej, w urodziny Matki Bożej. Miasto Hermana Koena, Augustyna Marii od Najświętszego Sakramentu, który odnowił Karmel we Francji, w Anglii. Karmel w Padowicach, to jest jego Karmel, świętego Józefa. Tak samo Karmel w Krakowie, opieki świętego Józefa. Święty Józefie,
nasz patronie Kościoła Świętego. Tutaj widać katedrę Matki Bożej. Oni się sitzen irgendwie.